Siemano wszystkim, z tej strony Pomidorowy.pl i witam was w nowej sesji nagraniowej z gry Sly Cooper and Devious Raccoonus, albo Sly Raccoon, albo po prostu zagrajmy w Sly 1, ponieważ to jest pierwsza część serii Sly Cooper. Poprzednim razem, a raczej w poprzedniej sesji, udało nam się pokonać Tide of Terror, czyli nasz oficjalnie pierwszy świat, albo pierwszy rozdział tej gry, jak chcemy sobie nazwać. Pokonaliśmy pierwszego bossa, jaki był Sir Rally. No i w zasadzie to zaliczyliśmy sobie prolog na samym początku, gdzie mieliśmy małą potyczkę z naszą słynną, ulubioną babką Carmelitą Fox. I dzisiaj zagłębimy się w rozdział numer 2, który na nas tutaj w zasadzie czeka. Niby to jest start mission, ale ja to nazywam świat numer 2 lub po prostu rozdział drugi. Tak więc nie pozostaje mi nic innego, jak po prostu powiedzieć słynne Let's do it! It had been a while since I'd been back in the US. Next up, the notorious mugshot. Ruthless muscle of the fiendish five. What he lacked in brains, he definitely made up for in brawn. Turns out he wasn't always that way. He grew up as the run of the litter. A neighborhood weakling. The only friends he could turn to were usually found on the big screen. It was there that he spotted his first gangster, and he knew instantly that that's what he wanted to be. He spent the rest of his youth working real hard to get there, fueled on his dreams of great power and respect. With enough perspiration, he realized that dream. He'd become a hard-boiled, street-brawling, tough-as-nails gangster, ensuring that he'd never be kicked on or pushed around again. So he's holed up in Mesa City, huh? I've always wanted to go to that thriving American boom town. No dobra, no to jesteśmy po cutscence, już tutaj wszyscy. I co ja mogę powiedzieć? Mieliśmy prezentację naszego bossa, kolejnego bossa, który reprezentuje ugrupowanie Fiendish Five, czyli Mugshot. Mugshot to był w zasadzie pies, a raczej dalej to jest pies, który za dzieciaka był bardzo gnębiony przez swoich rówieśników i w akcie desperacji postanowił naoglądać się filmików gangsterskich i sam teraz stał się gangusem, który, można by powiedzieć, sieje, że tak powiem, postrach i spustoszenie w Mesa City, w którym teraz jesteśmy. A rozdział, który będziemy robili, to jest Sunset Snake, coś takiego, dobrze pamiętam. Tutaj przy okazji będzie nazwa. I thought you said Mesa City was going to be loud and busy. This looks more like a ghost town. Something's happened. Where is everyone? I don't know, but it's starting to give me the creeps. What do you say we take off? And miss all the fun? Besides, I want to try out that new move I got from Raleigh's section of the Thievius Raccoonus. You mean the ninja spire jump? Yeah. Do me a favor and read me the instructions again. To landeth safely upon diminutive points, leapeth lively and presseth the triggering device with the round geometrical object emblazoned upon it. So jump and hit the circle button to land on narrow spots. That's a rough translation. Taka ciekawostka, w sumie teraz to zauważyłem, ruszając sobie analogiem lewym i prawym. Otóż możemy tymi główkami ruszać, nie? W sensie tam jak Sly między tym Bentleyem rozmawiałem między sobą, to możemy tymi główkami ruszać ich. I to jest taki śmieszny easter egg. A raczej śmieszna ciekawostka. Dobra. To zobaczymy, co tutaj mamy. Mamy tutaj save'ik, a raczej save'ik, nie save'ik. Nie mylmy z save'em, żeby zapisywać. I teraz tak, tutaj musimy, widzę, zebrać 40 buteleczek, więc myślę, że jako tako będzie to dobre. Ja tutaj mimo co się cofnę, bo chcę zobaczyć, czy aby na pewno mam wszystko. Ogólnie bardzo mi się podoba level design Mesa City.
Bardzo mi się podoba, nie będę tutaj mówił, że nie. Tutaj widzimy, że mamy umięśnionego, kurde, doga, który chce nas złoić. W ogóle ile mamy żyć? 9, dobra. To jako tako jesteśmy przygotowani. Można zobaczyć, że jestem dzisiaj bardziej żywszy od poprzedniej sesji. To jest dlatego, że poprzednią sesję, wiecie, chciałem tak bardziej na spokojnie poprowadzić. A dzisiaj, jako że mam jeszcze przy okazji dobry humor, no to czemu by nie poprowadzić troszeczkę w taki inny sposób tej sesji, taki bardziej żywszy. Myślę, że jesteście również za tym. O, tutaj piesek na nas czeka, który nas ma na hita, kurde. Warto byłoby tutaj przejść. Mimo co. Małe sprostowanko! Kurde, dobra, złapałem się. Małe sprostowanko. Pamiętacie, jak mówiłem w poprzedniej sesji, że 100 monet daje ci życie czy coś takiego? Bo coś takiego chyba pierdzielnąłem za głupotę. Okazuje się, że nie, ponieważ gdy zdobędziecie 100 monet, to dostajecie srebrną podkowę. I po zdobyciu srebrnej podkowy zdobywacie złotą podkowę, która daje ci tam możliwość 2 obrażeń. W sensie taki, że wiecie, jak ktoś was zaatakuje, to po prostu macie możliwość przyjęcia na siebie 2 obrażeń. Ale tych przeciwników łoję teraz. Nie są dla mnie oni już żadnym zaskoczeniem. I dobrze, mam nadzieję, że uda mi się chociaż tą sekcję od razu zrobić na 100%, bo byłoby, nie powiem, że nie bardzo fajnie. What's with those flashing lights? The latest in high-tech security. Electronic floor sensors. Step on them and you're a goner. Nice touch. They're safe to walk on while flashing, but it also means they're about to switch to a different sector. Jeszcze tak, kurde, musiałem, wiecie, pokiwać główką, że tak, 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 zgadzam się z tobą, Bentley, tak, 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 a teraz zamknij mordę. Dobra, tu mamy sejwik, fajnie, fajnie. O kurde, podkowę miałem, dobra, uratowało mnie to, nie? Wow! Dobra, 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 jest. Kurde, znowu bym się zwalił i teraz byłby dopiero problem, gdybym spadł. Ale dobra, widzę, że tutaj mamy taki ciekawy pociąg. Bo tak, to jest chyba pociąg, tak mi się wydaje, tylko kółka gdzieś zgubił. Fajne jest to przejście, nie powiem, że nie. Mogłem się domyślić, że to jest, kurde, porażenie prądu. Ale na szczęście tutaj mamy checkpoint, tak więc nie straciłem zbyt wiele. No może co jedynie tamte monety, które wtedy zebrałem, ale to tam walić. Ej, proszę bardzo, tak to można było na początku zrobić, a nie tak jak ja, kurde. Ale bardzo mi się ogólnie podoba level design. Tak jak z poprzedniego świata, czyli Tide of Terror, tak tutaj mi się również podoba z tego Mesa City. Ogólnie grafika w tej gierce jest w porządku. Czemu w ogóle Sly się nie złapał, skoro wciskałem kółko? What the fuck, o co tu chodzi? Czemu tak się dzieje? Chyba będę musiał bardziej docisnąć to kółko, bo mój pad już jest troszeczkę przeorany. No w końcu, wiecie, mam PlayStation 3 od 2011 roku, to teraz sobie policzcie, od jak dawna jest ona użytkowana, więc nie zdziwiłbym się, gdyby pad już po prostu był zaorany w tych kwestiach. Widzę jakiś, kurde, pies, który włada kartami. No ale nie na mojej warcie, kurde. Żadne psy mnie tutaj nie pokonają, bo ja jestem shopem praczem, kurde, który... Co prawda jest trochę czarnym charakterem, no bo jednak tutaj jesteśmy bardziej antagonistami. Znaczy, na swój sposób jesteśmy protagonistami, ale nie jesteśmy zbyt dobrymi postaciami, no bo jednak Sly preferuje, wiecie, złodziejstwo i taki typ skradankowy, gdzie no możemy sobie w każdej chwili podpierdzielić cokolwiek. No ale... To jest takiej, powiedzmy, technice. Jesteśmy uber źli. Tu widzę, że mamy save. Ale my do tego sejfiku jeszcze się nie dostaniemy, ponieważ buteleczek nam brakuje. Widzę, że tutaj mamy malutki save, gdzie
są po dwie buteleczki. To jest właśnie fajne, że oni tam pakują po te dwie buteleczki, bo to ułatwia sprawę, dzięki czemu ma się tą pewność, że jednak tych butelek się nigdzie nie zgubiło. O, i podkowę żeśmy zdobyli, czyli teraz mamy złotą, co oznacza, że możemy na siebie dwa obrażenia przyjąć. Fajnie, fajnie. Ciekawe, jak się tutaj trzeba dostać. Może się tak złap... O! 32 na 40, tam widzę już jest. To przejdźmy tam. Checkpoint się odpalił, 33. I to tyle. O kurde, ruszający się tutaj widzę. Niezła tutaj jest ta impreza. Nie powiem, że nie. A dobra, uwaga, uwaga, uwaga. Dokładnie tak. I zium! Dobrze! Czemu mi tak od początku nie szło? To jest doskonałe pytanie. Co mi z tego, że alarm się włączył, skoro i tak zostali tutaj porobieni wszyscy? A raczej ten alarm został porobiony. 35. I tu będziemy mieli 37. Kurde, trzech butelek gdzieś kurde, żeśmy pominęli. Trzy butelki. A tam są dwie, widzę. Okej, fajna cutscenka. Tutaj są dwie. A gdzie jest jedna? Technicznie moglibyśmy już sobie otworzyć i pójść dalej. Ale my tam jeszcze nie pójdziemy, bo ja będę chciał odszukać tamtą jedną buteleczkę, którą żeśmy gdzieś zgubili. I nie podoba mi się to wcale, a wcale. Gdzie ona może być? Może warto byłoby się cofnąć. Spróbujmy się cofnąć. Może gdzieś tutaj po drodze faktycznie będzie buteleczka, którą żeśmy ominęli. I to całkiem nieświadomie. Dobrze. Złapane. I szukamy teraz winowajcy. Gdzie jest ten nasz winowajca jeden? Teraz się nie musimy bać o żaden laser, bo żaden laser nas tutaj nie namierzy. Jesteśmy tutaj. Tu jest checkpoint. Za tym nic nie widzę. Tam u góry też nic nie ma. Może jest? Tam jest safe. To już to pamiętam, że tam jest saveik. Okej. To się cofamy. Cofnijmy się. No tutaj bym nie powiedział, że zabrakło nam buteleczki. A, widzicie? Tutaj jest. Ha, ha, ha. Co to miało być? Co tu za gierka? Co to miało oznaczyć? Ha? Halo, halo. Ładnie tutaj przede mną ukryliście buteleczkę. No to teraz się cofa... Dobra. Podkowa mnie uratowała. O mały włos i znowu bym zginął w tak beznadziejny i durny sposób. No to co, lecimy do góry w takim razie. Umcia, 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 umcia. I niech Bentley tutaj działa. Dobra. 3, 1, 4. You've uncovered Rob McCooper's patented explosive hat technique. Use the triangle button to toss your cap, then use the triangle button again to detonate it. Better back off to a safe distance first. Okej, dobra, spoko, spoko. W takim razie mamy tutaj ogarnięte co trzeba, no i teraz można by powiedzieć, że ta sekcja już jest zrobiona na 100%, więc nie musimy tutaj wracać. Hurra!
Ale jako, że już widzieliście tę sekcję, to pozwólcie, że ja ją po prostu wam zeskipuję, bo i tak już widzieliście to wszystko. No i dobra, jesteśmy z powrotem i zaczynamy teraz nasz główny hub. Mugshot Terf, albo Mugshot Terf. Czyli teraz nasza taka główna lokacja, w której będziemy tutaj musieli zdobyć pierwsze trzy klucze, by odblokować drugą połowę tego świata. Ponieważ tak, to są te same zasady, co w pierwszym świecie. Zdobądź pierwsze trzy klucze. Mugshot certainly isn't shy. Okay, so we know he's here somewhere, but how are we supposed to find him? Mesa City is a big place. Given that he's a bulldog, it seems only reasonable to assume that he chose to live in a giant fire hydrant. That's some sound logic, Sly. Now you just need to find a way to break into the building's base. Oh, I'm sure I'll think of something. No, tak więc to są te same zasady, tak jak z naszym poprzednim światem, czyli Tide for Terror. Czyli po prostu musimy zdobyć pierwsze trzy klucze, by odblokować potem drugą połowę świata numer dwa. Wow! Ale zostałem pociśnięty, chciałem go od tylca zarżnąć, ale tutaj jednak się nie udało. Ja pierdziel. No to tak być porobionym to tylko ja potrafię, nie? No dobra, no to skoro zostałem w tak beznadziejny sposób porobiony, no to myślę, że teraz warto byłoby przejść przez ten pociąg, który jest tutaj przymocowany do dźwiga. I został porobiony, frajer jeden. To skaczemy sobie teraz tutaj. I na drugą stronę. Yuppie! No. Elo, elo, witam bardzo serdecznie. I co to za poziom tutaj na nas czeka? Mary's Back Gamble. Okej. Okej, kurde. Ale muza na początku. Okay, so what do I do? Provide some covering fire for him with that blasting station. Sweet. Use the left analog stick to aim and press the square button to fire. I'll do my best. No dobra. To będziemy musieli teraz naszego tutaj... Będziemy musieli chronić naszego przyjaciela Mareya. Bo on będzie musiał dostać się do tego kluczyka. Czyli nasze zadanko jest takie, że musimy wyczyścić po prostu drogę przed tymi złamasami, co go tutaj ścigają. To brzmi łatwo to zadanie. Ogólnie level design tego poziomu bardzo ładny swoją drogą. Gdyby to był poziom Sly'a, to myślę, że ten poziom byłby chyba najkrótszym poziomem z całej gierki. Chociaż zakładam, że... Ja pierdzielę, no szkurde, ja chciałem po prostu to wysadzić, myślałem, że to nie będzie takie, takiego dystansu to miało. W sensie ten wybuch nie będzie aż taki daleko dystansowy, ja pierdzielę, no. A przynajmniej tam buchnęło teraz, jest spokój. Teraz mamy spokój. No. No, dawaj, dawaj, dawaj. I w tubę zaraz jednego z drugim zlejemy. Dawaj, Mary, dawaj. Dawaj, Marej. Szybko, szybko. Wierzę w ciebie. Kurde, myślałem, że z tyłu jest jakiś koleś, ja pierdzielę, no po co są te beczki? Żeby on, co, one tak dla beki se stały? What the fuck? Beka w sumie. Dobra. Piesek porobiony został. Dobrze, dobrze, Mary, dobrze, dobrze. Jesteś, dobrze. U góry.
w tubę te psy zlejemy zaraz. Dawaj. Dobrze. Nie! Dawaj. Nie! Dobrze. Jest! Mamy to! 25%! Nareszcie! Ja pierdzielę, nawet nie wiecie, jak ja męczyłem się z tą minigierką teraz, bez kitu, nie? Bo za każdym razem Mary albo mi wchodził w celownik, albo nie wiem co się po prostu działo, że ginąłem.